Ilekroć słyszę fragment Ewangelii przeznaczony na dzisiaj, pojawia się w mojej głowie pytanie, znane swego czasu w polskiej polityce. Jak żyć, panie premierze? A chwilę później parafraza tego pytania. Jak żyć, panie Boże? Czego Pan Bóg chce ode mnie w moim życiu? Czy można by powiedzieć ekstremalnie, mam wstąpić do zakonu, czy w stan kapłański? Czy może jednak nie? Ile razy w tygodniu chodzić na mszę świętą? Czy zgodnie ze starotestamentalnym zwyczajem oddawać na kościół dziesięcinę? A może wystarczy tylko kilka złotych? Gdzie jest ta granica, żeby wygrać życie wieczne? Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój. I niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Dzisiaj Jezus uczy nas, jak żyć. Zwraca się do swoich uczniów i chce im pokazać, jakie są warunki, które musi spełnić chrześcijanin. Jezus nie chce, żeby człowiek był zapatrzony w swoje życie. Jezus nie chce, żeby człowiek tak żył, jak gdyby miał tutaj być na wieki wieków. Jezus chce, żeby człowiek pamiętał o tym, że kiedyś przejdzie na drugą stronę. Czyli Jezus chce, żeby doskonały uczeń myślał o życiu wiecznym. Bo kto traci swoje życie z powodu Jezusa, ten zyskuje życie wieczne. Nie jest łatwo tracić swe życie dla Jezusa, mówiąc przy tym nie temu, co od razu przynosi przyjemność i zadowolenie. Dodaj mi sił, Boże, bym zrozumiał te słowa i jak najlepiej je realizował. Żebym umiał tracić swoje życie dla Ciebie przez gorliwą i rzetelną pracę, przez jak najlepsze przygotowanie się do bycia mężem i ojcem.